debaty mamy i taty. Kampania społeczno-informacyjna Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Staudinger. Babcia i dziadek to niezwykle ważne osoby w rodzinie. Ważne dla nas dorosłych, bo to nasi rodzice, których najczęściej kochamy i szanujemy. A jednak sami mamy już dzieci i chcemy je wychować według własnego pomysłu. Nie zawsze takiego samego, jakie miało starsze pokolenie. Nasze wzajemne relacje różnie się układają. Często nie są słodkie. Co nie powinno przeszkadzać w serdecznych i ciepłych kontaktach naszych dzieci z dziadkami? Jak dojrzale kształtować tę sytuację? Powie mój gość Michał Borkowski, psycholog, który ze swoją żoną Ewą napisał książkę Alfabet Mamy i Taty. I mnóstwo miejsca w tej książce poświęcił właśnie relacjom. Zgodzimy się co do tego, że to my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za kontakt naszych dzieci z naszymi rodzicami, czyli dziadkami. Jak te relacje kształtować dobrze, żeby i dzieci, i my, i dziadkowie, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, żeby te relacje były takie pełne życia, ale też jakiejś takiej prawdy, jeśli relacje są trudne. Zgodzimy się, że jesteśmy za to odpowiedzialni do pewnego momentu. Lubię na początku cofnąć refleksję i zadać pytanie samemu sobie, jaka jest moja relacja z moimi rodzicami? Czy ona rzeczywiście jest dojrzała? Myślę o tym, że ja się jakoś odpępowiłem, to znaczy jestem w rodzinie, którą założyłem i jest ta rodzina obecna dla mnie priorytetem. Jest najważniejsza. Czyli twoja żona, twoje dzieci to jest to miejsce najważniejsze dla ciebie, natomiast rodzina, z której pochodzisz, staje się mniej ważna. Tak, w momencie założenia rodziny własnej, jakby ona wchodzi na to pierwsze miejsce na podium. To oczywiście się przekłada na praktykę działania, że jakby to, co jest w moim domu, jest ważniejsze niż to, co w tym domu, z którego wyszedłem. To, co powie twoja żona, jest ważniejsze od tego, co powie twoja mama. Tak. Dojrzała relacja ze swoimi rodzicami polega na tym, że ja mam pewne sprawy pozamykane, które były wcześniej. Kiedyś, jak prowadziłem wesela, byłem wodzirejem przez wiele lat i kiedy był ten moment podziękowania rodzicom, młodzi zakładają nową rodzinę, zamykają dotychczasowy etap i najlepszym sposobem na zamknięcie jest powiedzenie słowa dziękuję. Z wdzięcznością przyjąć to, co dali mi moi rodzice. Drugi bardzo ważny, nie tylko dziękuję, ale wybaczam, przebaczam. Czyli to wszystko, czego mi nie dali, czego zabrakło i to wszystko, co mi dali, a nie chciałbym otrzymać, zamykam. Było, koniec. I od tego momentu ja działam. Ja jestem dorosły. Przejmuję odpowiedzialność najpierw za swoje życie. Czasami kontakt naszych dzieci z naszymi rodzicami jest ubogacający. Dzieci są kochane, przyjmowane, wspierane. Natomiast czasami również jest tak, że kontakt z dziadkami zubaża dzieci. Widzimy, że wracają od nich w gorszej kondycji, niż je tam zostawiliśmy. Jak w takim razie zarządzać takimi relacjami? W ogóle najpierw trzeba sobie przeliczyć, co ja z tego mam, jakie ja mam z tego konkretne nawet oszczędności w sensie finansowym, że moimi dziećmi przez kilka godzin w tygodniu zajmują się dziadkowie, że odbierają, że przewożą i tak dalej, i tak dalej. To są złotówki, które zostają w budżecie. Jeżeli mam szczęście, że to są fantastyczni dziadkowie, to nie dość, że mam zysk po prostu w oszczędnościach, to jeszcze mam zysk ten, że ktoś wspaniale kocha moje dzieci i przekazuje im to, co potrafi najwspanialszego, ale jeżeli nie mam tego szczęścia i moi rodzice czy dziadkowie moich dzieci są też niedojrzali w pewnym sensie, to muszę powiedzieć basta. Muszę postawić czasami sprawę na ostrzu noża, ale to będzie mnie kosztowało. Dla nas czasami to jest ten moment sprzeciwu, bo my chcielibyśmy, żeby dziadkowie również wymagali, żeby przypilnowali w lekcjach, żeby nie dawali słodyczy, żeby przestrzegali wszystkich zasad, które my mamy w domu. Tymczasem okazuje się, że czy oni nie mają na to siły, czy może widzą to zupełnie inaczej. Ciekawi mnie, jaka jest taka granica, na jakie rzeczy my się możemy godzić jako rodzice, a o jakie jednak musimy walczyć. Miłość prawdziwa chce, żeby człowiek się rozwijał. I teraz jeżeli dziadek, babcia kochają wnuka, to nie znaczy, że będą go futrować czekoladkami, a nie odrobią z nim pracy domowej. To nie znaczy, że go posadzą przed konsolą i będą mu mówili, o graj, graj, ładnie, ładnie grasz. Tylko kochać to dbać o rozwój człowieka. Druga sprawa, gdzie postawić granicę? Sama o tym decydujesz. Na tym polega rodzicielstwo, że podejmujesz decyzję w sprawie swoich dzieci, czyli w sprawie innego człowieka, i to ty ponosisz pełną odpowiedzialność. Jest dużo takich spraw, na które można przymknąć oko, ale są takie momenty, kiedy widzimy, że samemu dziecku odbija się taką emocjonalną czkawką pomieszanie jakby systemów. Są pewne rzeczy, o których mówią mama, tata, idzie do dziadków i się okazuje, że jest inaczej. Gorsze jest to, gdzie jakby są niepozałatwiane sprawy między mamą, tatą i dziadkiem, babcią,
a to się jakby rozgrywa na wnuku. Aj, bo wiesz, oni tam... I to dziecko wyczuwa jakby, że to środowisko tych starszych nie jest spójne. To boli dziecko i ono samo na tym cierpi. I wtedy jest taki moment, kiedy trzeba po prostu uratować dziecko. Co to znaczy uratować dziecko? Jeżeli nie da się takich ważnych spraw ustawić, żeby jednak było dosyć spójnie. Ja nie mówię tutaj o jakiejś tam kostce czekolady, czy jakimś tam ptasim mleczku przemyconym przez babcię, kiedy my na przykład tylko w soboty jemy słodycze i tak dalej. Ale są naprawdę takie rzeczy, które dotyczą poważniejszych spraw. I widzimy po dziecku, że naprawdę ono już zaczyna, przepraszam, głupieć. Nie wie, o co chodzi. Że wraca od dziadków i jest rozbite na przykład. My musimy je ogarniać, na nowo wszystko układać. To takim sytuacjom mówimy stop. Ale musimy sobie zdawać sprawę, ile ten stop będzie nas kosztował. Że na przykład wejdziemy w konflikt z własnymi rodzicami. I to jest pytanie o naszą i ich dojrzałość. Czy my możemy z nimi wejść w konflikt i jednocześnie nie odrzucić jedni drugich? Wiemy, że relacja rozwija się nie tylko przez miłe krajobrazy, ale relacja prowadzi przez kryzys, przez konflikt. I to będzie test dla naszej dojrzałości. Drugi koszt konkretny znowu to są pieniądze. Jeżeli ktoś mówi, że moja mama jest toksyczna dla mojej córeczki i niestety, no tak jest, ale muszę, panie Michale, muszę. Nie musi pani, bo mogłaby pani się przeprowadzić na drugą stronę Warszawy, wynająć kogoś do pomocy, tylko że to kosztuje. Ale pieniądze to nie wszystko. Zaczęliśmy rozmawiać o naszych dzieciach i ich relacji z dziadkami, natomiast okazuje się, że dyskusja wymaga przypatrzenia się swojej relacji, mojej relacji z moimi rodzicami. Czego jeszcze w tej sytuacji możemy dowiedzieć się o sobie? Wiesz co, ja nierzadko spotykam takich ludzi, którzy na przykład są zazdrośni o to, że ich rodzice mają dobrą relację z ich dziećmi. I naprawdę wielokrotnie słyszałem takie wręcz słowa wyrzutu, że na przykład dla mnie mój tata nie miał tyle czasu, czy nie był taki cierpliwy i tak dalej. No bo to bez sensu, żebyśmy zazdrościli naszym dzieciom, że mają dobrze, że dziadek jest dla nich cierpliwy, że ma dla nich czas. To pokazuje, że jeszcze są takie właśnie niezamknięte w nas tematy. Rzeczy właśnie do przebaczenia. Dostałem, co dostałem, nie dostałem, czego nie dostałem, okej, tutaj stawiam duży kamień i od tego momentu idę dalej. Czyli dojrzałość pomogłaby nam cieszyć się tymi dobrymi relacjami dzieci i dziadków, natomiast no, jakoś zamknąć i zakończyć te żale, które my mamy do własnych rodziców. Czego dzieci uczą się w relacji z dziadkami? Co młody człowiek zyskuje w relacji ze starszym, czasem już może nawet słabszym od siebie dorosłym? Przede wszystkim uczą się tego, czym jest miłość. Że miłość to jest czas, bo dziadkowie mają czas dla wnuków. Tak po prostu. Nie patrzą cały czas na zegarek, nie patrzą w telefon też często cały czas. Dokładnie. Czyli pierwsza lekcja to jest to, że miłość to jest czas. Druga lekcja, że miłość to są proste sprawy. Nakarmienie, zadbanie, zainteresowanie, nauka jakiejś umiejętności, które najczęściej dziadek może przekazać wnukowi. I jeszcze taka jedna rzecz, o której myślę, która jest też rozwojowa, bo do pewnego momentu jesteśmy bogami dla naszych dzieci, prawda? My jako rodzice jesteśmy bardzo ważni, jesteśmy wszechmogący, ale od dziadków mogą się nauczyć też już tego dystansu do nas, czyli do swoich rodziców, bo dla rodziców to my jesteśmy dziećmi. I ja nawet ostatnio miałem takie zdarzenie, bo odwiedzaliśmy moją mamę i coś tam się później na spacerze jakoś zachowałem i mój syn mówi, bo powiem twojej mamie, naskarżę na ciebie. To jakby pokazuje, że... Że twój syn miał okazję ciebie zobaczyć również jako dziecko. Jako dziecko, jako człowieka. A tak naprawdę w wychowaniu dzieci chodzi o to, żeby zbudować z nimi relacje. A relacje buduje człowiek z człowiekiem. Nie dziecko z rodzicem, nie nauczyciel z dzieckiem, nie redaktor z psychologiem, tylko relacje buduje człowiek z człowiekiem. I dzięki temu dzieci mogą też we mnie odkrywać człowieka. A to jest kolejny krok do zbudowania relacji. Taka duża troska powinna być w nas o to, jakie my mamy relacje z własnymi rodzicami, bo tego też dzieci uczą się od nas. Kiedy potem one będą dorosłe, to być może będą chciały nas naśladować w tym, jacy my byliśmy dla ich dziadków, a być może zauważą, że trzeba postąpić zupełnie inaczej. Więc życzę nam, żebyśmy tak żyli z naszymi rodzicami, żeby to był przykład godny naśladowania, żebyśmy od nich uczyli się bycia dziadkami i kiedyś mogli się dobrze wywiązać z tej roli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Joanna Staudinger. Program współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.